Czy w Radomsku będzie reaktywowana Straż Miejska? Co na ten temat mówi Jacek Gębicz ze wspólnego samorządu, radny Rady Miejskiej Radomska, który podjął temat na Komisji Bezpieczeństwa? Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Jak już wspomniałem, dzisiaj Jacek Gębicz, radny Rady Miejskiej Radomska, wspólny samorząd, jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Opalony, wypoczęty po wypoczynku, po wczasach, Panie Radny? Tak, po krótkim urlopie, 2 tygodnie urlopu, czas wracać do pracy. 2 tygodnie to nie krótki urlop, to standardowy. Standardowy. Standard. Przywiózł Pan może jakieś paragony grozy, biorąc pod uwagę opłaty, które są? Nie przywoziłem paragonów grozy, no ale cóż, no ceny windują wysoko, o czym się mówi w mediach i ogólnie myślę, że sytuacja, zresztą wszyscy to widzimy, tak, zarówno w kraju spowodowana tym, co się dzieje na świecie, nie jest najlepsza, a będzie chyba dużo trudniej. 15% inflacja w Polsce to zasługa, to tak zwana Putin-inflacja, czy dopatruje tu Pan również się innych czynników, które na to wpływają, bo Zjednoczona Prawica twierdzi, że to przede wszystkim wynik wojny na Ukrainie, tak czy nie, Pana zdaniem? No na pewno w olbrzymim procencie to tak. Widzimy, że inflacja jest w całej Europie i to dużo wyższa nawet niż w Polsce. Czyli myślę, że głównym przyczyną jest tutaj wojna na Ukrainie i to, co się dzieje na świecie. A nie zaniedbania obecnej ekipy rządzącej? Jest na pewno jakiś udział, bo przed wojną również inflacja rosła, ale to w procentach to powiedziałbym, no nie wiem, 20 do 80. No tak, ale inflacja już była ponad chyba 7% tak, przed wybuchem przed wojną. W lutym, a później zaczęła galopować. No ale to już jest, chyba tego szybko nie zmienimy. Panie radny, jest pan jedynym chyba teraz radnym, nie wiem, czy to jakiś zabieg marketingowy radnego, który już myśli o przyszłych wyborach, ale który podjął dość trudny temat, bo był pan na spalonej pozycji, używając sportowego określenia piłkarskiego, jeżeli chodzi o Straż Miejską w Radomsku. Chyba jako jedyny w 2000, który to był rok, likwidacja Straży Miejskiej, pan pamięta? Oj, już nie pamiętam, ale poniżej 2015. Bo 2014 rok, likwidacja Straży Miejskiej. Pan jako jedyny był wtedy za tym, żeby nie likwidować Straży Miejskiej. Skąd teraz taki pojawił się pomysł? Nie, panie rektorze, na pewno nie byłem jako jedyny, to absolutnie. No, musiałbym sięgnąć wstecz, ale myślę, że wówczas radni Razem dla Radomska również na pewno byli przeciwni i na pewno nie byłem jedynym radnym. Natomiast panie redaktorze, no to... Ale ze wspólnego samorządu chyba jako jedyny radny był nie, sądzę, że nie, sądzę, że nie. No dobrze, ale... Wspólny samorząd jeszcze wtedy nie istniał, panie redaktorze. Nie istniał? Tak, jeszcze nie. To zamierzchłe czasy, jeszcze wspólny samorząd 2016 datujemy, a tutaj... To wtedy był pan gdzie? Wtedy byłem radnym niezależnym, tak. Ale to są takie na pewno historia polityczna. Ale najważniejsza sprawa, że teraz pan chce, żeby Straż Miejska wróciła. Panie rektorze, rozpętała się wokół mojej wypowiedzi z Komisji Bezpieczeństwa medialna burza. Myślę, że troszkę to sezon ogórkowy wycofuje sprawił się to. Pan z tego? Nie, absolutnie, panie redaktorze, absolutnie nie wycofuję się ze swojego zdania. Nie wstydzę się swojego zdania. Uważam tak, że była potrzebna, oczywiście w zreformowanej formie, bo Straż Miejska, która istniała do momentu likwidacji, wymagała bardzo gruntownej wtedy reformy. Wtedy było chyba 61 strażników. Na pewno były niepotrzebne nocne zmiany, ale to długo by o tym mówić. Na pewno nie jest to temat na tak krótki wywiad. Natomiast nie wycofuję się Możemy absolutnie. Możemy dłużej rozmawiać. Czas naszej rozmowy jest nieograniczony. To pociągnijmy ten temat, rzeczywiście. Na pewno nie jest to temat, który wywołałem ze względu na zbliżające się wybory, bo jak pan radny na pewno bardzo dobrze wie, we wszelakich sondażach, nigdy które nie zostały... Nigdy nie byłem radnym i nie będę. Przepraszam. Panie redaktorze, a może pan będzie, no dlaczego się wycofywać, ale to tak na marginesie. Wolę komentować życie polityczne i społeczne niż uczestniczyć w nim. Tak, na pewno nie jest to temat, który by przysparzał punktów tym, którzy chcieliby Straż Miejską reaktywować. Ludzie nie lubią, gdy się ich kontroluje, ale z drugiej strony oczekują porządku w mieście, tak? I mówię, w zreformowanej formie byłaby potrzebna. Panie redaktorze, szanowni państwo, mówi się, że to policja teraz, skoro jest dotowana przez miasto, ma
ma pilnować porządku w mieście. Wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że policja ma pilnować czego? Jeżeli ktoś nie posprząta po swoim psie, że jeżeli ktoś robi jakieś, nie wiem, na placu zabaw głośno się zachowuje, czy nie wiem, spożywa... Prawda jest taka, że po prostu brakuje policji. Jeżeli ona ma swoje obowiązki, musi wykonywać ale... na przykład na DK1, dokładnie, trudno, natomiast nie będzie pilnowała niesprzątających po psie, czy robiących bałagan w parku, czy jakieś tam drobne... Jest taki ostatnio temat również na Komisji Bezpieczeństwa płyną odnośnie bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych, konkretnie na przykład na dwójce. Spotykają się tam młodzi ludzie i nie tylko, którzy tam uprawiają sport, biegają, grają, ale są również tacy, którzy przychodzą, aby tam po prostu spożyć alkohol i poimprezować. I kto ma tego pilnować? Policja nie daje rady. Gdyby Straż Miejska, szanowni panie redaktorze, miała takie uprawnienia, że mogła nałożyć mandat i mogła też bezpośrednio interweniować w sytuacji, no jakiejś takiej, po prostu wymagającej interwencji, miała. Natomiast Wydział Bezpieczeństwa nie ma takich uprawnień, żeby komukolwiek nałożyć mandat temu przysłowiowemu człowiekowi, który wyprowadził swojego pieska, a piesek nabrudził w piaskownicy. Takiego uprawnień nie ma. Czyli o takie drobne sprawy porządkowe uważam, że Straż Miejska na pewno rozwiązałaby. Tym bardziej, że dotujemy policję i mówię, te pieniążki oczywiście by nie wystarczyły, ale gdybyśmy tam mogli, ale to jest, szanowni państwo, panie redaktorze, taki mój punkt widzenia, bo w mediach wielkie tytuły pojawiły się, że podejście do reaktywacji Straży Miejskiej, absolutnie prezydent czegoś takiego nie ma w pomyśle, żeby to reaktywować. To jest dyskusja na Komisji Bezpieczeństwa. Ja głos. Będzie pan próbował przekonać prezydenta nie do swojej... Nie będę próbował przekonać prezydenta, no ponieważ... To po co pan wywołuje ten temat? No, panie to, że no... No nie, teraz radny jest od tego, żeby doradzać, tak? Prezydent słyszał mój głos, będzie chciał, no to podejmie temat. Nie będzie chciał, to nie będzie. Ale no nie, myślę, pan, że no to prezydent rozumie, że to poszło... Słuchał się w konsultacje społeczne. Wiele się o tym mówi, że konsultacje społeczne, powinniśmy pytać o wszystko mieszkańców, co mamy robić. Wsłucha się w konsultacje społeczne. Przed reaktywacją Straży Miejskiej było konsultacje, pamięta pan? I radomszczanie byli przeciw. Tak, no, no i właśnie. Myślę, że na tym prezydent no to bazuje. Skoro pan wywołuje ten temat, to myślę, że stanie pan na wysokości zadania. Będzie pan chciał przekonać pozostałych radnych Nie mam takiej mocy, proszę mi wierzyć, to jest mój głos w dyskusji. Jeżeli prezydent będzie tym tematem zainteresowany, to go podejmie, nie no to będzie. To nie radni są od tego, żeby doradzać, panie redaktorze, odnoszę żeby takie doradzać. Wrażenie, że pan wywołał tylko temat po to, żeby przez okres wakacji ktoś nie zapomniał, że jest radny Jacek Gębic, absolutnie. Żeby jego jeżeli mówimy, pokazało, że w mieście jest bałagan, że jeżeli jest to niedobrze, to trzeba poprawić, to daje... Ja myślę, że pan teraz będzie orędownikiem moim zdaniem... i będzie pan próbował zainteresować, przekonać, bo nie będzie pan chyba w tej dyskusji odosobniony, bo tutaj w tym studio naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Jacek Paul twierdził, że wydawanie pieniędzy na ponadnormatywne patrole policji, ponad 200 chyba 30 tysięcy rocznie, to są pieniądze źle spożytkowane, że te pieniądze powinny być lepiej spożytkowane. Ale w sytuacji, gdy nie mamy Straży Miejskiej, to dobrze, no takie czyli dofinansowanie te jest zasadne. No właśnie, jest zasadne, bo jednak te ponadnormatywne patrole, no coś tam pomagają, no bo są, jest ich więcej i coś pomagają. Na pewno mówię, nie są od pilnowania właścicieli piesków, którzy narobili w piaskownicy, czy ktoś to zaśmiecił ławkę spożywając czereśnie, jesteśmy w sezonie no dobrze, to, panie radny, letnim, to czy też to cały czas spożywając, nie rozumie pana tak, teraz stanowiska. Tak. Zachował pan temat, interesował społeczność. Na pewno głosy będą podzielone na ten temat. Głosy są bardzo na nie. Zatem temat uważam zamknięty. Czytałem również komentarze. 80% do 20% jest na nie. To myślę, że... No to czasami może na wysokości zadania podyskutować więcej, ten temat bardziej zgłębić, podyskutować z radnymi, z prezydentem, chociaż tak naprawdę... No nie można występować wbrew woli społecznej. Skoro mieszkańcy nie chcą, to musi być jak jest. Takie jest moje zdanie. A moim zdaniem jest wiele takich inicjatyw, że... Zdanie społeczeństwa się nie liczy, liczy się zdanie prezydenta albo radnych. Niech pan mi powie, chce pan coś dodać? No myślę, że póki co nie. Czy póki co nie, temat być może kolejne przedyskutowany został temat, a czy będzie nadal drążony przez radnego Gębicza? Zobaczymy. Trzeba postawić bardzo duży znak zapytania. Niech pan mi powie, czy spodobała się panu ingerencja, przepraszam, określę to bardzo ładnie, takie zaproszenie przez naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Radomsku, żeby uczestniczyć w obchodach jadwiżańskich. To był taki apel, nazwijmy to apel skierowany do młodzieży i do nauczycieli
Opozycja mówi, że to było w pewnym stopniu takie, no, jak to za dawnych czasów PRL-owskich, nabicie. Absolutnie nie widzę w tym nic złego, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo. Opozycja ten temat przerysowała znacznie. Musimy chyba przyznać, że Jadwiga Królowa była królem Polski, tak? Święta Jadwiga Królowa. Dla jednych jest świętą, kojarzy się z kościołem, dla innych bezsprzeczny fakt, była królem Polski. I tak się wydarzyło, że Jadwiga jest również patronką miasta Radomska. Skoro mamy Dni Miasta Radomska i w naszej tradycji jest to, że jest procesja z relikwiami. Niewierzący mogą to uznać, że to jest... trzeba zrobić sztuczny tłok. Ale dlaczego? Tak? Przecież uważam, panie redaktorze, jest pan człowiekiem światłym, obserwuje pan to, co dzieje się na gdzieś tam daleko za granicą. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wszelkie święta są powiązane z jakimiś paradami. Ludzie idą, cieszą się, bawią się. Ale tak? Nie każe im i świętują. To robią to chyba z własnej nieprzymuszonej woli. Tak, z własnej nieprzymuszonej, ale co napisał pan naczelnik Kucharski? Napisał, żeby do nauczycieli, żeby zachęcili, tak? Już nie pamiętam. No może niech tak będzie. Żeby stosownie zachęcili. Ja odebrałem to tak, żeby nauczyciele młodzieży przybliżyli postać królowej Polski Jadwigi Andy Gaweńskiej. Bo myślę, że nie wszyscy uczniowie, poziom nauki historii moim zdaniem nie do końca jest taki, jaki powinien być. I myślę, że nie cała młodzież dokładnie wie, kim była, jakie zasługi miała królowa Jadwiga, dlaczego jest kojarzona z Radomskiem, aby przedstawić tę postać i zachęcić do tego, aby wzięli udział, nazwijmy to w paradzie, tak? Źle to może brzmi. Dla mnie jest to procesja, a dla niewierzących może dla takiej paradzie, gdzie jest możliwość integracji, tak jak napisał naczelnik Kucharski. Można się spotkać. Po tej procesji można iść na zabawę do Parku Solidarności, akurat były Dnie Radomska. Nie widzę w tym nic złego. To niech pan mi powie, jakby pan odebrał takie, biorę to w cudzysłów, zaproszenie prezesa pana spółki, w której pan pracuje, miejskiej. Drogi panie Jacku, proponuję, żeby pan uczestniczył w takim a takim zdarzeniu. Pan by to odebrał jako takie delikatne pana zmuszenie, że musi pan tym uczestniczyć, czy jako taką tylko prośbę ad hoc? Ale to zależy w jakim wydarzeniu, bo pan redaktor powiedział w jakimś wydarzeniu, natomiast to jest konkretne wydarzenie ku czci patronki miasta. Dobrze, ja mówię, biorę pod uwagę fakt, że to zwraca się do pana przełożony z taką propozycją. Wykonuje pan to, czy nie? Ale nie, tu przełożony złożył się, przełożony, czyli naczelnik, zwrócił się do dyrektorów, żeby ci z kolei przez nauczycieli porozmawiali z młodzieżą i tylko tyle. To nie było tak, że bezpośrednio miał nacisk tutaj wychowawca czy dyrektor, że konkretnie zwracał się do tych uczniów. To znów radni opozycji przejaskrawili ten temat, myślę, tak? Myślę, że tak. Ale powiem panu, nie wiem czy pan o tym wie, ale ma pan już jednego sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o Straż Miejską. No nie wiem. Nie wie pan, to już pana informuję. Jest to Piotr Lisowski, Rada Platformy Obywatelskiej, który u mnie tutaj w rozmowie na portalu Radomsko24 powiedział, że jeżeli pan ten temat będzie drążył i będzie chciał, żeby Straż Miejska była, to na pewno ma pan głos Piotra Lisowskiego. To tutaj Piotrowi z tego miejsca dziękuję, bo sądziłem, dyskusji. Że jestem zupełnie osamotniony i ten hejt, to który tam na mnie spłynął. To co pan się wystraszył hejtu, że nie absolutnie, tylko po prostu tej... to głos taki wołającego na puszczę, ale to i tak ja i Piotr Lisowski, no jesteśmy zbyt no dobrze, małą to już siłą, jest żebyśmy dwóch, a mogli... gdyby pan naprawdę poważnie podszedł do tego, bo teraz odnoszę wrażenie, że pan to sobie tak myślę... zabrał głos, żeby zabrać na Komisji Bezpieczeństwa, a teraz już pan zapomniał o tym temacie. No, ta kadencja się kończy, być może w kolejnej tak powiedzmy dojrzejemy do tego, że ten temat, że ten temat wróci, to wtedy będę wspierał. Jakby pan podsumował kończącą się kadencję teraz obecnej Rady Miejskiej, poczynań Jarosława Ferenca, bo czas już będzie na takie podsumowania. Jeszcze wie pan, zdaje sobie sprawę, tam. Że nie będzie pan tu używał słów krytyki, bo jakby nie było, jest pan w tej koalicji obecnie, ale może. Panie co się panu kadencja podoba, co jeszcze, nie. Zacznijmy od tego, jeszcze się nie kończy. Wiemy, że ta kadencja będzie przedłużona. Tak, a to już wiecie, mamy... Zjednoczona Prawica wie, że będą wybory. To łapie pan za słówka. No, pan wiele na to wskazuje, ale powiedzmy, no jeszcze rok jest, tak? A czym to jest spowodowane, jeszcze... że musi być przedłużona? Znaczy nie musi być. No wyborami, panie redaktorze, no nie może być kilka wyborów w jednym terminie, bo mamy za rok konstytucyjne wybory do parlamentu.
To zapis, termin wyborów jest zapisany w Konstytucji, no chyba że ulega skróceniu kadencja parlamentu z jakichś tam wydarzeń, natomiast jeżeli z jakichś tam przyczyn, jeżeli natomiast nic się nie dzieje, no to musi być co 4 lata. No dobrze, nie tak, ale to tak. Tylko pytam się, jaka jest pana podsumowanie. Panie to, że na pewno w czasie kadencji prezydenta Ferenca wiele się wydarzyło w mieście, myślę, dobrego, jeżeli chodzi o inwestycje. No nikt temu nie zaprzeczy, że dużo się dzieje. Owszem, możemy się spierać, ja też mam jakieś inne punkty widzenia, że pewno, nie wiem, tam chodnik, czy ulicę, czy drzewo, można byłoby to zrobić inaczej, natomiast nikt chyba nie zaprzeczy, że dzieje się dużo. Pozyskujemy dużo środków zewnętrznych i robimy naprawdę rzeczy spektakularne. Oczywiście ludzie zawsze chcą więcej, zawsze będą niezadowoleni. Mówię, co do szczegółów wykonania pewnych inwestycji, ja również mam rozbieżne zdanie czasami, ale to nie znaczy, żeby to można krytykować, że nic się nie dzieje, że jest źle i naprawdę... To też rzeczywistość nie wyglądałaby inaczej, te pieniądze nie płynęłyby takim wartkim strumieniem, chociaż przez cały czas to przed oczami mam te niebieskie duże plansze tylko z kwotami, jakie mają być, a które jeszcze najprawdopodobniej nie są. To nie jest wynikiem obecnej koalicji, że no Jarosław Ferenc RDR, wspólny samorząd jest teraz w Radomsku rządzie razem z Prawem i Sprawiedliwością. No właśnie, gdyby tak było jest. Odwrotnie... Takie mamy realia w kraju i myślę, że ta koalicja przyczyniła się do tego, że te pieniądze są. Tyle może wersji w tym papierowej, temacie. W wersji na razie wirtualnej. No nie, tak dlaczego wirtualnej? Panie rektorze, no przecież mamy duże pieniądze, pozyskaliśmy z różnych tych funduszy, Polski Ład i tak dalej, jak się nazywają. W rozdaniu, w pierwszym ładzie widział no myślę, pan, ile że gdyby pieniędzy. Nie tak, mówię, jest pan... takie są uwarunkowania, nie oceniam to, czy tak powinno być, czy nie, natomiast takie są uwarunkowania i gdyby ta koalicja nie funkcjonowała, no to myślę, że byłoby dużo gorzej z pozyskaniem jakichkolwiek pieniędzy. No zresztą to widzimy. Bo to by była wtedy tak zwana koalicja B, tak? Pan to powiedział. Dobrze, pan nie chce tego skomentować. Jacek Gębicz, dziękuję panu bardzo za przybycie, za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Irek Staszczyk, portal Radomsko 24. Było to moje kolejne spotkanie z państwem. Zapraszam jak zawsze w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19:45. I przyrzekam państwu dokładnie, będę teraz śledził, czy Jacek Gębicz zaangażuje się w reaktywację Straży Miejskiej w Radomsku. Trzymam pana za słowo, że jednak ten temat nie będzie tak pominięty. Tego są dziennikarze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę, państwu dziękuję. Za uwagę. Do widzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.